Od dobrej do Sącza płynie woda rwąca, nie mogę jej zatrzymać. Od dobrej do Sącza płynie woda rwąca, nie mogę jej zatrzymać. W auli tarnowskiej delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie uczestników domów i klubów Senior Plus. Jak sami przyznają, spotkanie to okazja do integracji i wymiany wielu doświadczeń. Moi seniorzy tutaj są pierwszy raz, ale to jest też jakieś doświadczenie dla nich i myślę, że dużo z tego wyniosą i poznają dużo nowych seniorów i przede wszystkim klubów. Chodzi o to, że każdy coś innego pokaże, a patrząc na innych bierze się też, aha, to by było fajne, a to by było fajne. I między innymi na przykład w tej grupie przedstawiamy i szopkę, tylko nie taką typową jasełka, i na przykład takie ludowy zwyczaj czegoś tam, żenienia kogoś czy coś, bo to są, dobra jest wsią. No i dlatego tam ci ludzie stamtąd potrafią, pamiętają i ja to wykorzystuję. Tego dnia nie brakowało występów artystycznych. Zarząd Województwa Małopolskiego docenia aktywność seniorów, a także ich otwartość, bo to oni przyczyniają się do rozwoju Polski, naszego społeczeństwa, będąc dla nas przykładem i wzorem. To nie jest tylko seniorzy dla seniorów. To bardzo często jest też w integracji ze społecznością lokalną, z młodymi ludźmi, z innymi organizacjami, z innymi jednostkami działającymi w danej gminie, że zachęcamy wszystkie samorządy, wszystkie gminy do tego, aby w każdej gminie takie miejsce dla seniorów było. Seniorzy prezentowali rękodzieło, częstowano także pysznym ciastem. W klubach i domach seniora nie marnują czasu, chętnie się spotykają, wykorzystując każdą chwilę kreatywnie i twórczo.